Kolega zrobił tak na widzę, nie może. Radio Gdańsk, prosimy może trochę to, dłuższa ręka. O, tak. O, właśnie, no. Nie tak, nie tak blisko twarzy. Będzie słychać. Okej, mamy tak? Tak jest. To witam Państwa. Pozwólcie, drodzy Państwo, że nie będę zbliżał się do takiego werbalnego poziomu pana prezydenta, który w bardzo nieładnych słowach nazywa mnie i moje działanie, legalne działanie o zgłoszeniu możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury. Nie będę powtarzał tych słów i tak naprawdę tak możemy usłyszeć od niektórych gdańszczan. Uznaję, że sam początek tej dyskusji i nazywanie mnie w ten sposób jest zupełnie niepoważne. Jeśli chodzi o rzecz, która najbardziej Was interesuje, Szanowni Państwo, to jesteśmy w posiadaniu korespondencji między jeszcze Muzeum Westerplatte a prezydentem miasta Gdańska i urzędem miejskim, w którym pan prezydent jasno nie życzy sobie żadnych sugestii. Wstrzymuje wszelkie inicjatywy dotyczące raz scalania gruntu, dwa opieki nad mebli szańcem, więc to pismo i ta sprawa, o której teraz mówimy, jest tak naprawdę wierzchołkiem góry lodowej. Od samego początku, jeszcze w czasie Muzeum Westerplatte, pan prezydent bombardował wszystkie inicjatywy Muzeum Westerplatte, a po połączeniu obu muzeów, tak ważnym i tak potrzebnym, żeby w końcu bardzo ważne miejsce w polskiej historii zyskało poziom i skalę, na którą zasługuje. Urząd Miasta i pan prezydent nie szanowali decyzji konstytucyjnego ministra. Mamy też pisma pokazujące, że dla pana prezydenta Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ze swoim oddziałem na Westerplatte nie jest partnerem do dyskusji, czyli nie uznawał decyzji konstytucyjnego ministra. Na to nałożyła się oczywiście kwestia podpisania, zerwania porozumienia i współpracy. I tutaj nie pan prezydent, panie prezydencie, nie pan jest tutaj przedmiotem naszego zainteresowania. Mówię to jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, ale zupełnie skandaliczne zachowanie mojego poprzednika, który podpisał się pod zerwaniem porozumienia o współpracy między miastem a muzeum, działając na szkodę jednostki, której przestawał być dyrektorem. Wobec tego zachowanie profesora Pawła Machcewicza pokazuje, że muzeum to ja, a nic po sobie nie zamierzał zostawić. Pan prezydent, oczywiście znając skalę złośliwości pana prezydenta w stosunku do decyzji konstytucyjnego ministra i w stosunku do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, nie jest zdziwiony, nie budzi mojego zdziwienia, że pan prezydent podpisał się pod tym, no ale podpis profesora Pawła Machcewicza to jest rzecz skandaliczna i nie powinno nigdy do niej dojść. A co muzeum miało stracić ewentualnie na zerwaniu tej umowy? Co konkretnie? Na razie się tak wszyscy krążymy na tego powolnika, który się od współpracy miasto zmierzało, że ta współpraca została zerwana, ale... Ta współpraca została zerwana. To porozumienie było tak naprawdę punktem odniesienia, jak mówili mi pracownicy, jak informowali mnie pracownicy administracyjnego inwestycyjnego w wielu kontaktach między muzeum a miastem. Przecież to muzeum jest w mieście Gdańsku. Ja bym nigdy nie podpisał zerwania porozumienia o współpracy. To jest szereg kwestii melioracyjnych, szereg kwestii współpracy z zarządem Dróg i Zieleni, a ponadto wystawa, która kosztowała 1 000 000 złotych, wydanych ze Skarbu Państwa, wydanych z budżetu tego muzeum, stoi na Westerplatte. Wobec tego tych szkód, ewentualnych szkód jest sporo. A czy to skutkuje? Bo już powiedział, że jest z tej działki właśnie. Że ta wystawa stoi, możecie robić z tą wystawą, co chcecie. Bardzo się cieszymy, że pan prezydent jest tak miłościwy, ale my chcielibyśmy Westerplatte doprowadzić do poziomu, na który to miejsce zasługuje, więc korzystając z miłościwości pana prezydenta, zwracam się, aby oddał Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku działki, które należą do Skarbu Państwa, a są w zarządzie miasta. I wtedy, panie prezydencie, po 45 latach komunizmu w Polsce i po 27 latach III Rzeczpospolitej na Westerplatte stanie to, na co czeka cała Polska. A wciąganie Westerplatte w takie polityczne gierki i utrzymywanie się pana prezydenta na powierzchni jest niegodne. Próbkę tego mieliśmy też 1 września 2017 roku, gdy zobaczyliśmy, czym jest dla pana prezydenta Westerplatte. Ja wówczas straciłem już jakiekolwiek wątpliwości, że ta współpraca, że po tych 7 pismach,
z których tylko jedno zostało rozpatrzone pozytywnie, pismach jeszcze Muzeum Westerplatte i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. I po zachowaniu pana prezydenta 1 września 2017 roku widzimy, jakie są intencje. To są intencje politycznego rozgrywania kwestii Westerplatte, miejsca świętego w polskiej historii, więc jeśli pan prezydent jest tak życzliwy i pozwala nam korzystać z miejsc, na których stoi wystawa czasowa, to prosimy też, aby oddał Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku działki należące do Skarbu Państwa, będące w zarządzie miasta, które tak naprawdę powinny zyskać zupełnie nowy blask. A które to są działki? To są działki na Westerplatte, tak? To są działki na Westerplatte. No, musiałbym tutaj wchodzić teraz w kwestie techniczne, wymieniać numery działek. A ta umowa o współpracy miasta z Muzeum II Wojny Światowej dotyczyła właśnie używania tych działek na Westerplatte, tak? To była ogólna ramowa... Czy to chodzi ramowa, o tą konkretną działkę pod tą wystawą stałą, która jest na Westerplatte? To była ogólna ramowa umowa dotycząca całej współpracy miasta z muzeum. Ja bym nigdy nie podpisał się pod rozwiązaniem takiej współpracy, bowiem to muzeum musi współpracować z miastem. Czyli tam nie było konkretu po... Nie, tak jak panie redaktorze mówił, to była ogólna umowa dotycząca współpracy miasta Gdańska z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. I państwo, redaktorzy i opinia publiczna skupia się na tym, co jest między panem prezydentem a muzeum, a ja jeszcze raz chcę podkreślić, to nie jest najważniejsze. Mój poprzednik, dyrektor, profesor Paweł Machcewicz, w momencie składania swojej funkcji w imieniu tego muzeum, w którym się znajdujemy, podpisał zerwanie porozumienia o współpracy. To jest działanie na szkodę jednostki, której się jest dyrektorem. To jest działanie pokazujące po prostu małostkowość zagrywek poprzedniej dyrekcji i tego, czym dla nich jest Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i czym jest Westerplatte. Naprawdę pan prezydent, nie wiem jak powie o tym prokuratura czy Centralne Biuro Antykorupcyjne, ale mnie pan prezydent w aspekcie zerwania tego porozumienia o współpracy zupełnie nie interesuje. Mojego podpisu pod takim dokumentem byście państwo nie zobaczyli. A czy to zerwanie tego porozumienia skutkuje tym, że de facto muzeum nie może nic zrobić z wystawą, która tam jest, wbrew temu, co mówi Paweł Adamowicz? Jest takie zagrożenie. Pan prezydent, zrywając to porozumienie o współpracy, chciał zrobić muzeum swoim klientem, Westerplatte swoim klientem. Słyszymy teraz, że litościwie możemy wystawę, która kosztowała ponad 1 000 000 zł, trzymać, bo pan prezydent się na to zgadza. Ja wzywam do kompromisu wokół Westerplatte, wokół tego świętego miejsca. Te 7 pism pan prezydent też kłamie, mówiąc, że nie wysyłaliśmy pism po 6 kwietnia 2017 roku przez Urząd Miasta. Byliśmy traktowani jako nie państwowa instytucja kultury, ale jakiś byt chwilowy, byt, który nie powinien znaleźć się nigdy na mapie kulturalnej Polski, ale jesteśmy państwową instytucją kultury tylko z oddziałem Westerplatte. Czyli dowody na tego typu zachowania też mamy, bo są konkretne. Czyli pan by chciał, żeby takie porozumienie zostało z nim podpisane jakby, tak? No to porozumienie dopiero zostało zerwane, więc żeby podpisać kolejne porozumienie musielibyśmy pewnie usiąść z prawnikami, ale ja współpracować z miastem dla Westerplatte. To już podkreślałem, z samym diabłem jestem gotowy współpracować, czy z uosobieniem diabła dla świętego miejsca w polskiej historii Westerplatte. Pan prezydent Paweł Adamowicz nie jest tutaj dla mnie żadnym problemem, bo chwilowo, może dość długo wykonuje funkcję prezydenta miasta Gdańska, ale to miejsce jest ponad politycznymi podziałami. No niestety takie zachowanie i łamanie wprost opinii publicznej, że my nie mamy planu, oczywiście plan na Westerplatte jest, podnosiliśmy go także publicznie, jest cała koncepcja funkcjonowania Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, 20-kilkustronnicowa, więc takie przepychanie się polityczne i wykorzystywanie Westerplatte do utrzymania się na politycznej powierzchni jest odrażające. Czyli z pańskiej strony były próby kontaktu z miastem, bo z tygodnia prezydent mówił, że takich prób nie było. Oczywiście, że tak, kontaktowaliśmy się zarówno w kwestii Nowego Szańca, w kwestii scalenia gruntów na Westerplatte. My jesteśmy też sukcesorem Muzeum Westerplatte i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, więc uznaję, że cała korespondencja, która była wysyłana z Muzeum Westerplatte przez ówczesnego dyrektora Muzeum Westerplatte Mariusza Wójtowicza Podchorskiego, jest tym, co
co dotyczy także mnie jako dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Więc problem jest w uznaniu przez pana prezydenta legalności Państwowej Instytucji Kultury Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku z oddziałem Westerplatte. Jeśli nam się chce mówić, że my nie zasługujemy na formalny kontakt, bo my nie istniejemy tak naprawdę, no to jest zarzewie całego konfliktu. Panie prezydencie, czas uszanować wolę konstytucyjnego ministra i dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i funkcjonowanie Państwowej Instytucji Kultury, której w końcu częścią stało się Muzeum Westerplatte. Dziś rano prezydent Adamowicz w Radiu Gdańsku 8.30 nazwał pana dublerem i donosicielem. Może pan jakoś do tego odnieść? To jest poziom pana prezydenta Adamowicza. Ciężko mi się do tego odnosić. Ja mówię, wolałbym nie powtarzać tego, co jak gdańszczanie nazywają pana prezydenta Pawła Adamowicza. Ja tych słów i kalumnii w stosunku do prezydenta mojego miasta nie będę powtarzał. Przykro, że prezydent Kuliny Nowego Miasta kogoś, kto wykorzystując legalną drogę zgłaszania możliwości popełnienia przestępstwa w demokratycznym kraju nazywa donosicielem. To jest poziom, do którego panie prezydencie nie będę się zmieniał. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.